Dobry wieczór. Szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejną sobotę w naszym spotkaniu psalmowym i zapraszam na 125 psalm. Znowu krótki, znowu myślę bardzo znany, ale też jak zawsze niezwykle piękny. Proszę posłuchajcie najpierw tego tekstu, zobaczmy, jak on brzmi. pomódlmy się nim wspólnie. Jak zawsze, tak jak macie Pismo Święte, proszę otwórzcie je, albo posłuchajcie, pomódcie się razem ze mną. Pieśń stopni. Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki. Góry otaczają Jeruzalem, tak Pan otacza swój lud i teraz, i na wieki. Bo nie zaciąży bezbożne berło nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swoich ku nieprawości. Panie, dobrze czyń dobrym i ludziom prawego serca, a tych, co schodzą na kręte swe drogi, Niech Pan odprawi wraz ze złoczyńcami pokój nad Izraelem. Moi drodzy, myślę, że część z was, szczególnie, jeżeli jesteście związani z jakimiś tam ruchami kościelnymi, Oaza KSM i tak dalej, czy jakaś inna odnowa, to na pewno znacie dobrze ten sam, dlatego że. Ta niewzruszona góra i ci, którzy jej ufają, to jest tekst jednym myślę, z takich najbardziej popularnych, niegdysiejszych pieśni religijnych w polskim duszpasterstwie. Ale ten tekst oczywiście opowiada o czymś znacznie więcej niż tylko no, o jakiejś formie ufności względem Pana Boga. Już mówię, w czym rzecz. Cała, ta, cała idea tego psalmu wzięła się z takiego przekonania, możecie zresztą znaleźć to przekonanie, w przypisach do psalmów zazwyczaj w tysiąc lat, co ono chyba jest, jest też pewnie w innych wydaniach, że Żydzi mieli takie przekonanie, to była taka jakby podawana od zawsze trochę legenda, trochę taki, taki jakby mit, że góra Syjon i raczej to, co na tej górze Syjon stoi, czyli święte miasto, czyli tak naprawdę jakby tożsamość Izraela, jest nie do ruszenia. Ten tekst, są jak góra Syjon, co się nie porusza, trwa na wieki, miało znaczyć, że Syjon jest nie do zdobycia, że jakby nie można pokonać. Tego miasta. I oczywiście w oryginalnym takim przekonaniu odnośnie tej nienaruszalności nie chodziło o miasto, nie chodziło o jakby mury, i to już prorocy bardzo piętnowali takie przekonanie wśród ludzi, że miasto nigdy nie może być zdobyte. Jeremiasz na przykład ma takie teksty, żeby nie traktować tego przekonania o nienaruszalności Syjonu w sensie materialnym. Nie, tylko chodzi o przynależność do Pana, że jeżeli ktoś jest blisko Pana, to jest po prostu niewzruszony. Ale zobaczcie, że w tym psalmie to jest związane z, taką, z takim przekonaniem, uważam, że bardzo pięknym, właśnie niematerialnym, tylko z tym, że to Pan jest gwarantem tej nienaruszalności, że to Pan otacza swój lud i teraz i na wieki. I chciałbym się trochę przyczepić do tego wyrażenia, chciałbym, żeby ono było dla nas w tym dzisiejszym rozważaniu. Taką odskocznią, w sensie taką trampoliną do pewnej prawdy, myślę, bardzo istotnej. Ja kiedy czytam, możliwe, że to jest po prostu taka zlepka w mojej głowie, jest ogromna szansa, że wy kiedy to czytacie, nie macie takiego skojarzenia, nie macie jakby podobnej zlepki. Bo ja kiedy czytam, góry otaczają Jeruzalem, Pan otacza swój lud to mnie otaczanie jakby kojarzy się z czymś negatywnym. W takim sensie, że człowiek otoczony, nie wiem, przez wrogą armię, przez nieprzyjaciół, otoczony przez jakby złe sytuacje, nie wiem, no w mojej głowie jest taka zlepka, że jakby kiedy się jest otoczonym, to to jest coś negatywnego. Potrafię sobie oczywiście wyobrazić też dobre otoczenie, bo czasem jak sobie myślę otoczony, to myślę na o takim cieście otoczonym w czymś słodkim albo jakiejś innej potrawie otaczanej w mące, ale myślę, że jednak większość z nas, a może tylko ja i będziecie po prostu musieli posłuchać tego, co ja mam tutaj do powiedzenia, mam takie skojarzenia z otoczeniem, no właśnie, jakoś trochę negatywnym. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że mam takie przekonanie, że część z nas może się czuć, szczególnie kiedy jesteśmy jeszcze na takiej początkowej drodze z Panem Bogiem, że tak powiem, trochę osaczeni przez Pana Boga. Ja to często widzę wśród ludzi, że kiedy ludzie jakby zobaczą tak na serio chcą wejść w wiarę i zobaczymy, jakby z czym się ta wiara wiąże, jakby jakie trzeba podjąć wymagania, jakby czym się trzeba w życiu zająć, co trzeba w życiu odrzucić, z czym trzeba walczyć, jakie kroki trzeba podjąć, to może tak się wydawać, że przecież to wszystko to jest jakieś takie osaczające. To się też bierze z czegoś takiego, co nie jest prawdziwe, ale co niestety się wydarza często w wierze, że są ludzie, to jest fałszywa absolutnie religijność, ale są ludzie, którzy właśnie żyją z Panem Bogiem w taki sposób, że są trochę zniewoleni Panem Bogiem. Są jakby zniewoleni tematami wiary, zniewoleni religijnością, zniewoleni własną pobożnością, zniewoleni różnego rodzaju przekonaniami takimi religijnymi, które ich tak naprawdę tak tłamszą, tak więżą. I myślę, że jest takie poczucie, nie tylko poza Kościołem, ale też czasem wśród nas, wśród ludzi z Kościoła, no że właśnie, że wiara jest taka otaczająca. Ja, ja często słyszę takie głosy, no jakby bez przesady, jakby nie dajmy się tak, tak otoczyć. Ja chciałbym dokładnie w tym temacie coś wam opowiedzieć, w sensie jakby uderzyć w to, ale tak naprawdę potwierdzając to tylko w zdrowy sposób, już, już mówię w czym rzecz. Na pewno kojarzycie taki, taki fragment z Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi, jakby weźcie na siebie moje jarzmo i weźcie na siebie mój ciężar. Mówi, weźcie jarzmo, dlatego że ono jest lekkie i ciężar jest słodki. Ja bardzo lubię to wyrażenie. Myślę, że wiecie co to jest jarzmo. Jarzmo to jest taka ta uprząż, taka ta obręcz, którą się zakłada koniowi do zaprzęgu, w sensie to jest coś ewentualnie tak samo, nie wiem, bydłu, jak mają orać, no to, to jest to coś, co ma krowa czy, czy koń na sobie, co sprawia, że no właśnie ciągnie wóz, ciągnie tego, kto siedzi na wozie, ewentualnie jeżeli to jest właśnie, nie wiem, oranie pola, no to ona ciągnie tą maszynę, która, która ma orać pole. Więc panie, Jezus, zobaczcie, posługuje się takim dosyć, można by sobie powiedzieć, niefortunnym wyrażeniem. Mówi bycie ze mną Mówi, to jest jak nałożenie sobie jarzma, czyli wkładasz sobie na szyję, na kark, coś trudnego, coś ciężkiego. Ale zobaczcie, co mówi Pan Jezus. On mówi tak. Jarzmo moje jest słodkie, ciężar mój jest lekki. To jest w ogóle niesamowite wyrażenie. On mówi, że. Początkowo to ci się może wydawać jarzmem, początkowo, kiedy to zobaczysz, co ja ci proponuję, do czego cię zapraszam, to będzie ci się wydawało, czemu ja mam nosić takie ciężary, czemu mam nosić takie jakieś straszne rzeczy, czemu to jest takie ograniczające, czemu mi tyle rzeczy wolno, nie wolno, muszę się jakby zamknąć w takim świecie ograniczonym z różnych stron, gdzie, gdzie nie ma wolności. A mówię przecież, że to chodzi o wolność, a to się okazuje, że wcale nie mogę wszystkiego, i jest dużo rzeczy, właśnie z którymi się męczę, i one mnie tak ugniatają. Kochani, Pan Jezus to bardzo ładnie nazywa. Jeżeli tylko to weźmiesz, jeżeli tylko to ponosisz, to się okaże, że to jest lekkie i słodkie. Tak, na początku to jest ciężkie. Znowu. Może idźmy jeszcze przez inny fragment. Na pewno pamiętacie ten fragment, jest u, i u Jeremiasza, i to jest, jak było proroków, się pojawia ten, ten moment i też w Apokalipsie, gdzie jest mowa o jedzeniu zwoju. Jak Pan Bóg daje, na przykład w Apokalipsie jest taka mała książeczka, jest zwój, który trzeba zjeść i bardzo często mówią prorocy, i tak samo jest w Apokalipsie, że na początku jakby jest taki smak, chociaż to jest różnie, bo w różnych jest, jakby różne są wersje, że smak jest na początku gorzki, a potem się robi we wnętrznościach słodki. Czasem jest też odwrotnie. O co tu chodzi? Że na początku są rzeczy, które mogą ci się wydawać gorzkie, mogą ci się wydawać trudne do przełknięcia, jakby jak się za to zabrać? Ale kiedy zaczniesz je spożywać, kiedy jakby zaczniesz żyć tym, to się stanie twoim pokarmem, to to nagle się okaże wielką słodyczą twojego życia. I Gani, dla mnie to wyrażenie jest, jest bardzo piękne, bo ono mówi tak. Jeżeli chcesz osiągnąć pokój w życiu, jeżeli nie chcesz, żeby ktokolwiek niedobry nad tobą panował, bo zobaczcie, tak jest w tym psalmie. Jest o tym, że żadne berło bezbożne ma nie zaciążyć nad sprawiedliwymi. Nad sprawiedliwymi, nad sprawiedliwymi przepraszam, nie mogę się wysłowić. Że chcesz, żeby nic w tobie nie schodziło na krętę jakiejś drogi. Jeżeli chcesz usłyszeć ostatni werset tego psalmu pokój nad Izraelem, czyli pokój nad jego wybranymi. To pozwól, że będziesz otoczony przez Pana Boga. I nawet jeżeli teraz na początku to ci się wydaje trudne, tłamszące, czemu to muszę takie, czemu, dużo to jest tego, nie chcę tego nosić, to mi się wydaje ciężkie, to nawet jeżeli takie to ci się wydaje, weź to, dlatego że jeżeli to weźmiesz, zobaczysz, że to cię wyzwoli, to cię obroni. To sprawi, że będziesz w bardzo bezpiecznym miejscu. I to nie chodzi oczywiście o żadne odgradzanie się od tego świata, to nie chodzi o żadne tworzenie enklaw katolicko-chrześcijańskich. Nie. To chodzi o to, że jakby Pan Bóg, jeżeli weźmiesz na siebie Jego jarzmo, czyli pozwolisz, żeby on Cię otoczył, żeby Pan Cię otoczył tak jak góry otaczają Jeruzalem, czyli będziesz z każdej strony otoczony Jego prawem, Jego, Jego pomysłami, Jego wolą, Jego, Jego chceniem względem Ciebie to to Cię wprowadzi w niezwykłe szczęście, to Cię wprowadzi w pokój, to sprawi, że nie będziesz schodził na kręte drogi, to sprawi, że żadne zło nie będzie nad Tobą panowało. I dla mnie to jest niezwykle piękna wizja, dlatego, że ja też wiem, co to znaczy zmagać się, tak, z, wymaga z wymaganiami, które jakby no, Pan Jezus przed nami stawia. I, i, i tylko ktoś, to się jakby odważy na to, tylko ktoś, to pójdzie jakby w, w to jarzmo, włoży sobie pozwoli sobie włożyć na głowę ten z pozoru ciężar, to okaże się, że on jest lekki, że on jest słodki. Nie bójmy się, jakby oddać Panu Bogu. Nawet jeżeli mamy tę obawę na początku. Ten Sam mówi bardzo prosto: zaufaj mu, zaufaj, bo jeżeli ktoś mu zaufa, to wtedy on zbuduje w sobie nienaruszalny stan. Taki stan, którego nic nigdy, przenigdy nie będzie mogło pokonać. Tylko potrzebuje, żebyś mu zaufał. No, właśnie, w tym wszystkim, co on ci proponuje. Więc jeżeli są takie rzeczy, o których myślisz, tutaj to się migam, tutaj to nie chcę tego przyjąć, bo to mi się wydaje za trudne, weź to. Weź to, dlatego że wtedy osiągniesz ten niezwykły pokój, o którym mówi ten Psalm. Pomódmy się na koniec. Nasz dobry Ojcze, daj nam Twojego świętego ducha, daj nam Jego siły, Jego rozeznanie, daj nam Jego sposób patrzenia, żebyśmy potrafili. Przyjąć wszystko, co nam proponujesz, dlatego, że to jest dobre, to jedynie może nas ratować i zbawić. Pozwól nam przyjąć to jarzmo, naucz nas, żebyśmy nie uciekali od tego, co dla nas masz. Ojcze, bardzo Ci o to dzisiaj proszę, niech tak się stanie. Dajcie swoje czoła do błogosławieństwa. Niech Cię strzeże, prowadzi i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. To ja na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień, w kolejną sobotę z kolejnym psalmem. No, zbliżamy się już pomału do końca. Jeszcze trochę zostało, ale już pomału. Znaczy, no, w sumie to jeszcze 25 tygodni. Ale, no, idziemy krok po kroku. Moi drodzy, yy, ściskam, pozdrawiam, błogosławie I do usłyszenia następnym razem z Bogiem.